Na pewno gra się wygrywać, żeby się wygrywać mecz, no to też nie o to chodzi, nie? Nie uciekamy od odpowiedzialności i nie szukajmy wymówki. To nie o to chodzi. Każdy sparring gramy, żeby wygrywać i dobrze się zaprezentować, ale też mamy my, trenerzy, świadomi o tym, jaka była praca i jaki był cel, więc ten cel uważam, że był zrealizowany. I są jeszcze 2 tygodnie, które musimy jeszcze na niektóre rzeczy popracować i poprawić przede wszystkim. I trzeba myśleć zawsze pozytywnie i mieć pewność, że w lidze to na pewno będzie wyglądało tak, jak my sobie założyliśmy. Brawo, Koszwik! Wyżej, wej! Wyżej! Uważam, że bardzo mocno pracowaliśmy, nie tylko pod kątem motoriki, ale ogólnie. W większości treningu było treningu piłkarskiej oprócz siłowni, więc pracowaliśmy na tyle, ile mogliśmy pracować. Wiadomo, że zawsze trenerzy chcą jeszcze, bo coś jeszcze tam brakowało, albo rzeczy, które mogliśmy jeszcze więcej poświęcić, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni przede wszystkim, że są zdrowi, czy jeden i drugi czasami przypadki, ale nic poważnego tak naprawdę nie ma, więc od poniedziałku wszyscy są do treningu i zaczynamy taki nowy okres, bardziej pod kątem pierwszego meczu. Czekaj, stój, masz koneczka, stój! Czy drugi raz do ciebie podanie na wolne pole? Cały czas zawsze do ciebie grać krótkie podanie. Słuchaj, jeśli mamy czas, jest z lewej strony, widać jest. Mamy taki plan, że pomiędzy bazę a twoja i mi da, to on już na mnie wierzy. Czasami zamieniasz, okej? I w ofensywie przed polem. W ofensywie przed polem. Dawaj, siema. No tak naprawdę 2 tygodnie będzie taki już pod kątem mikrosyk już przygotowawczy, czyli mikrosyk startowy, ten najbliższe 2 tygodnie, więc mamy mecz sobota, sparring sobota, ostatni sparring i na pewno w tym tygodniu, w poniedziałku będziemy już inaczej pracować niż do tej pory. No, prawda jest taka, że 2 dni temu skończyliśmy okres obozu. I na pewno zrobimy wszystko, żeby też świeżość i ta jakość, którą mamy, będzie widoczna. Chodź,
Wyżej! Hey, hey!
Brawo, Paweł. Wreszcie mam imiennika w drużynie. Uwaga. A teraz gra ten? Teraz grają młodsi. No Martin, jeszcze nie wolne. Co? Jeszcze gramy? Tak, jeszcze. No to by było za pięknie. Co by było? Za pięknie, jakbyśmy już mogli do domu iść. Moje ręce już i tak umarły, więc... Trochę pracy trzeba... Wszystko mi jedno. Brawo Moli, czyste konto. Tak, nie, jeszcze nie. Jeszcze no, ale 40 minut. W protokole jest. No tak. I kogo tu trener wystawia dzisiaj? Do gry. Dokładnie, skład? No tak, musimy wiedzieć. Zaryczański, Baranowski, Skręta. Zaraz niech się przypatrzę. Siekierski, Soboczyński, Pieńczykowski, Pyrek, Krzysiu Babś, Wadim Kukuruza i Max Hebel. Igor Bojarczuk. No to znane nazwiska. No znając ich, to nie spękają, nie? I Stenik. Nie spękają. Ty zmieniasz teraz skład? U nas czy? Nie, dobra. Miałem to przyjść po prostu. Dobra. Tutaj grać. Czy gdzie grasz teraz? Chyba tu. Zaczynamy czy? To jeszcze przerwa. Zaraz zastygniemy. Dawaj. Dawaj. Jeszcze popracować. Dawaj. Zmieniamy skład? Nie wiem. Stanik, uważaj! Wyżej, żeby mógł ci zagrać. Ktoś słyszał.